Zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze mam kamerkę ustawioną. O! Tak, to pamiętam. Human-like killing machines. Guardians. Monsters. An extinct breed. That last one. While true for most, for us, naive. That kind of strength, that will to overcome every obstacle, that undying thirst to defy those who enslave us, that resentment, ironic. Wrażenie, że pikseluje napisy. Nie mogę się przestać na tym skupiać. It kept us alive. Hidden. Rejected. Forsaken. And now, with all the masters gone, the time has come to free ourselves at last. To remind everyone of what we once were. Dharma will finally pay the price it deserves. And there will be no one left to protect it. It's time to wake up. Kurczę, gdzieś mi mignęło, że będzie fabuła z jedynki. Bo mówię, ja średnio pamiętam fabułę z jedynki. Ale no to sobie pewnie w czasie przypomnimy. Pewnie gramy tą samą postacią, ale FSR-a to strasznie widać. A, to chyba z DLSS-em też tak samo jest. No, fajnie się zaczyna. No, pamiętam te slajdy były. O, ej, działa fajnie. 175 FPS-ów mam na Steamie, trochę... Wow. Die for the first time achievement dosłownie, okej. Aha, dobra, muszę zablokować, myślałem, że skoczyć trzeba. Dobra, ej, to w sumie fajny tutorial. Gra się chyba tak samo. Mam wrażenie, że gra jest taka bardziej płynna, ale no, rozmazuje się strasznie. W ogóle mam wrażenie, że jak jest FSR, to bardziej się rozmazuje... Czekaj, aha, o Jezu, to właśnie zapomniałem, że spacja mi tak średnio działa, to dodatkowe wyzwanie. Raz kliknę spację, to działa, raz kliknę, to nie. To pamiętam, te platformy, że się wbijało. Okej, okay, tutaj lecimy. No i teraz, aha, żeby zaatakować, od razu miałem go atakować, dobra. No, to jest w sumie chyba najlepsza gra movementowa, jaka jest w ogóle na rynku, według mnie, przynajmniej... Znaczy, jeżeli chodzi o taki movement, no bo na przykład Mirror's Edge, zdecydowanie przynajmniej jedynka w dwójkę w tego Catalysta, który fabułę miał reboota, w ogóle fabuły, co było śmieszne dla mnie trochę, nie wiem czemu, myślałem, że to będzie kontynuacja. No to tak, no już średnio mi się oglądało, bo chyba w niego nie grałem, jeżeli dobrze pamiętam. O, te wczytywania między etapami... A, tu prze... Aha, czyli jest die tutorial. Czyli teraz, jak perfekcyjną kontrę zrobimy, to go od razu załatwimy. Chyba, że też tak było wcześniej, nie pamiętam. Trudno, o. O! Dobra, lecimy tu. Shift powietrzu, aha. A, dobra, można tego slow-mo zrobić. Oj. Pyk. O, dobrze, to działa. Nie pamiętam, czy był ten pasek, czy nie. Kurczę, no ile to było? No to było niby 2 lata temu, ale wiecie, jaki przesyt ja mam tych gier, nie? Dla mnie jest ich gigantycznie dużo, nie wiem jak dla was, ale naprawdę jest tyle gier do grania po prostu, że... No nie wiem, ja przynajmniej zapominam. Kiedyś jak było o wiele mniej gier do grania, jakichś takich sensownych w miarę, no to nie wiem, jakoś bardziej pamiętałem tę fabułę, mam wrażenie. A, może też się starzeje po prostu, dobra. Teraz weźmy to, zróbmy za pierwszym razem. W ogóle podoba mi się to, że jest taka przerwa między gadaniem, jak on walczy. Skończę walczyć i znowu zaczynają gadać. Tak na spokojnie, poczeka sobie chłop.
Jezu, ale przeklinają, no. To jest chyba gra plus 18, jak tak przeklinają, no. Hop. Pyk, dobra. Ci są mele chyba tylko. Hop, a ten nie jednak. Oj, oj, ale mnie walnął śmiesznie. To było dziwne. Strasznie, dobra. Tyk, tyk. Nawet nie będę używał tego obrony. O. Zadrutowani. To jest ta sama postać jak z jedynki. Pyk. Nie, super jest ten movement w tej grze. Oj. Cześć, wydawało mi się, że dało się double jumpa. Chyba te umiejętności wszystkie straciliśmy, bo jestem prawie pewny, że jakieś pod Q jakaś umiejętność była, jak dobrze pamiętam. No, dobra, idziemy dalej. Dotrzyj do reaktora w ogóle nasze zadanie. A tu są jakieś easter eggi, że pewnie trzeba wskoczyć. A i jeszcze linka była taka chyba do klikania, taka coś w stylu, nie wiem, takiego Spidermana, Batmana. Otrzymano nowy przedmiot. Co to jest? Napój energetyczny. Napój energetyczny o smaku piwa korzennego, bardzo popularny. Aha, przed wybuchem te kolorowe puszki są bardzo cenne na rynku kolekcjonerskim. Mieli bardzo chwytliwe reklamy. Boże, kocham to hasło. Kraken, open a cold one. Limited. Aha. Okej, okay, rozumiem. Dziwne jest to, że to są takie znajdźki. Jakby... One są zaznaczone? Nie wiem, to ma być chyba po prostu takie wyzwanie, coś w stylu Riddlera, że... W Batmanie oczywiście, że nie wiem, że... Musimy wiedzieć, jak się do nich dostać, pewnie na początku będzie prosto. Tak obstawiam oczywiście, nie? No mogę się mylić. Kurczę, gra działa dobrze, no... No, no, działa dobrze po prostu. Także mi się to podoba. Dobra, pyk. Podejrzewam, że tu musimy iść. Tak, dobrze mówię? Ta, tutaj, bo to są te slajdy. Pewnie tutaj. Okej. Okay. Wow! Tego się... O! Tego się nie spodziewałem. A to jedzie, czyli musimy tu przeskoczyć. Mam nadzieję, że od tyłu nie jedzie. O. Aha. I co teraz? Aha. Czy ja tam wrócę? Nie, nie wrócę. No to nieźle zagrałem. 3000 IQ. Okej, okay, ale podoba mi się to, że... Podoba mi się to, że w sumie akcja się od razu zaczęła. Tutorial jest płynnie wrzucony, powiedzmy, w to ten cały gameplay. Więc to też jest spoko, nie czuć tego, że to jest taki tutorial, bo mam wrażenie, że dużo osób ma z tym problem, nie? Że czuć, że coś jest tutorialem. Ja nie mam problemu, jeżeli, nie wiem, na przykład są jakieś nowe mechaniki, żeby był tutorial, żadnego. Mam wrażenie, że te wczytywania są płynniejsze. Wytrzymaj zryw i blok zużywają twoją wytrzymaj zryw. Rozumiem, że to chodzi o shifta, czyli te uniki. Wytrzymaj się, regeneruje się wraz z upływem czasu. Naprawdę dopiero teraz mi to tłumaczy? Dziwne. O. Oh. Chciałem perfect spary zrobić, bo... A, dobra. Przytrzymaj prawy. Wow, okej. Okay. To ciekawe. Nadchodzą chwilę przedotrzone. No właśnie to chciałem zrobić. Pyk. A, no i tyle wystarczy, okej. Okay. No, to można fajne kombosy robić. Ale ja nie wiem, czy się na przykład pokuszę wykonać zryw. A, o, wow. To było? Nie pamiętam. W każdym razie, nie wiem, czy się pokuszę jakieś challenge'a w tej grze. Na pewno nie na live, może prywatnie sobie pogram, bo coś czuję, że... No wymięknę po prostu. Ta gra jest ogólnie dosyć ciężka. Czekajcie, a da się tak zrobić? Nie, nie da się. Myślałem, że shift i prawy, czyli że blok chciałem zrobić, ale niestety nie wychodzi. A, czyli jednak. Rivero implant. Zaczep taktyczny. Nice. Oj. A, dziękuję. Pyk. O. Kurczę, no nie pamiętam tego shifta, żeby był. No tą linkę to zdecydowanie pamiętam. I mean? Co tu się stało? Ale, ej, co jest, kurwa? Co tu się dzieje? Nie no, giera jest dowalona, nie? No na pewno chcę... Mówię... Czegoś ja chyba nie rozumiem. Coś robię źle, ale nie potrafię skumać co. Ej, no bez kitu, o co chodzi? Jeszcze raz. Powrót. Coś jest O, dobra. Nie wiem. Nie rozumiem. A tu dziwnie wygląda. Ale podoba mi się efekt. Um.
Chciałem lecieć. A, ojeju, od nowa z tą zbugowaną. No co jest, kurczę, czemu mnie tak rzuca na tym? Tego nie czaję. Chciałem to lecieć. Tam chyba, tam. No, tu normalnie. A tam, kurczę, mnie zrzuca z tego, nie rozumiem tego. Coś jest zgliczowane. Aż dziwi się, że się nie naprawiło, bo już minęło chyba... A, nie pokazuje mi daty, ale jest około tygodnia od premiery chyba tej gry minęło. Dziwne. Najnowszą wersję mam, no bo pobierałem jeszcze przed streamem, więc wątpię, że mi się pobra jakaś starsza. Strzelałem od razu? Strzelałem, o! No i dobra, spoko, to mogę ich tak rozwalić, ale to tak bez sensu trochę, nie? Że wszystkich będę odbijał, tylko że... Chociaż nie, dobra, oni wszyscy mają miecze. Pyk. Pyk. Dobra, o, jeszcze tam. O, okej, okay, tego nie zauważyłem, tylko usłyszałem, ale trochę za późno. Op. Dostałeś kluczyk, czy kupiłem? Dostałem kluczyk, no. Się bardzo cieszyłem, tylko że nie miałem zbytnio okazji, żeby zagrać na premierę. Generalnie no to spoko, no bo ja grałem w jedynkę. Oj, kupiłem sobie jedynkę za własne pieniądze i powiem ci, że naprawdę no uważam, że jedynka była mega solidną grą. Jakby ja ją traktuję jako taką indie gierkę, no chyba inaczej się jej nie da traktować. Oj, zapomniałem znowu o tym typie, jeszcze z tyłu za mną chyba jest. Oj. Jak ja mam odbić to? Pyk. O, teraz się udało, ale jest mały problem. Szkoda, że nie było day one streama. Po co day one stream? Tyle osób robi day one streama bez sensu totalnie. Co to by mi dało? Day one streamy są z reguły bez sensu, chyba żeby była jakaś gra, na którą jest totalna nisza. Nie ma co. Ja się nie śpieszę z grami. Uważam, że to jest bez sensu totalnie. Jest tylu streamerów polskich, którzy robią day one streamy. No, no właśnie gówno by dało, to prawda, sadzikowy. O, a, no tak, muszę jeszcze patrzeć. Okej, dobra, to po prostu go podejdę w taki sposób, że nie wiem, bo... Pyk. Normalnie załatwię. O, zrobimy tak, tamtego na końcu załatwiłem, bo to i tak jest typo... Mele jeden i drugi, to raczej nic mi nie zrobią, ale mnie kuszą. Ale mnie podpuszczają. O, oj, tego się nie spodziewałem, że jeszcze... Oj, nawet nie będę komentował. Starość, nie radość, powiem wam, no. Ale ogólnie to czuć bym zmienił. Troszeczkę tak mam takie, że jest troszeczkę za dużo, tak? O! Nie wiem, czy się zapisało, bo kliknąłem dwa razy escape. Nie zapisało się. Zastosuj ustawienia, pyk. Jeszcze raz. Ale mnie prowokują. Oj. Wow, no way. Okej, to fajnie, że on w te kartony, no. Jak to się nazywa? Te cargo, kurczę, jak to się... Jezu, nie wiem, dzisiaj słabo. Dla mnie wstałem bardzo wcześnie, więc jestem nieogarnięty totalnie. Tyk. O, dobra, wszystko. Wow, brawo, no way. Wyzwania. Niektóre poziomy zawierają ukryte wyzwania, które wystawią twoje umiejętności na próbę. Nagroda zostanie wyznaczona na podstawie twoich końcowych wyników. Szukaj ukrytych terminali, by rozpocząć wyzwanie. Spoko. Jedno wyzwanie zrobimy. Obstawiam, że po tym się poddamy. Tylko gdzie jest ten terminal? Czekaj, bo tak... A, tam jest terminal, dobra, widzę. Pierwsze wyzwanie, to dojść tam. Nie pamiętam, żeby były wyzwania. Może były, ale nie pamiętam. Dobra. Jak to wygląda? Pewnie mi odtworzy to, co mieliśmy. Brąz, aha, czyli że im szybciej załatwię, tym lepszą mam nagrodę. Obstałem, że to jest jakaś waluta do robienia sobie skilli. Widzicie tego FSR-a? To jest specjalnie ten efekt? Chyba specjalnie, wydaje mi się. Dobra, zacznij. Pip, pip, pip. Okej, okay, i co? Mam to zrobić? Dotrzyj do reaktora. Okej, okay, ale... To jest zadanie główne. Co ja to kurwa mam zrobić? A, widzę, dobra. Są zaznaczone niby. Nie, czekaj, bo to są te główienka do latania. Co ja to mam zrobić? Czegoś nie kumam? Co jest za wyzwanie? Coś mam tu zrobić? A! Nie. Czegoś ja... Nie, no jestem niekumaty, ja wiem, ale... Nie rozumiem, co mam tu zrobić. FSR-a używam? Ta, FSR-a używam, no. Wiesz, już komputer nie ten, nie ten, co kiedyś, nie? Op! Wow, dobra. A szkoda tylko... No dobra, załatwmy się. Zacznij od nowa. Okej, już kumam. Tylko, a, dobra, czyli to trzeba tak... Okej. No, ślepy byłem strasznie. No, ale myślałem, że na minimapie się jeszcze, że to zaznaczy, nie?
Nie, żebym się jakoś tłumaczył, bo trudno, no mówię, starość, nie radość. A, czyli to teraz tak, tak. Aha. Nie, może tak, mam nadzieję, tak. No dziwne, że to na mapie nie jest zaznaczone IMO. Jakby było zaznaczone, to według mnie było o wiele lepsze, no ale też może nie wiem. Jestem dziwny, bo nie wiem. Mam takie, no po prostu mam takie wrażenie, że by było lepiej. Okej, dostaliśmy srebro i to za pierwszym razem w sumie ogarnięcia, więc w sumie spoko. Wiadomo, można to wymaksować, ale czy ja widzę jakiś sens? Nie wiem. I tak gramy chyba na, no na normalnym poziomie trudności, to tak średnio widzę sens. Dobra, pójdźmy na tę znajdźkę jeszcze, czemu nie? Skoro są zaznaczone, to możemy sobie zaryzykować i spróbować. Oj. Dobra, dawaj. Później sobie może poczytamy te znajdźki, chociaż to są po prostu rzeczy, które alternatywne waluty, no to chyba wiadomo, jak ktoś sobie chce to przeczyta. Grillowane mięso ze szczura, okej, to mnie zaciekawiło. Suszone mięso ze szczura stało się popularną przekąską po wielkim krachu ekologicznym w XXI wieku. Zapach jest dziwnie kuszący. Chrupie, mniam. No. Ciekawe, w sumie mnie zastanawia na przykład, nie wiem, niektórzy może się obrzydzają, ale no mnie na przykład zastanawia, jak mięso ze szczura smakuje. Oczywiście wiadomo, takiego, który by był hodowany do tego, no bo chorobska i tak dalej. Dobra, jak mamy wlecieć wyżej albo pójść dalej? Stamtąd szliśmy, czyli gdzieś tutaj to musi być na moją logikę, tak? Gdzieś tutaj, ale jak? Tutaj żadnej linki nie ma. Zaraz zobaczymy. Może tu? I don't know, mate. Nie wiem, będziemy teraz kminić 3 godziny, no ale tak to wygląda. Pamiętam, że były takie miejsca, w których też kminiłem w tej grze. Nie, no chyba tutaj, nie? Gdzie indziej. Nie, no w sumie tu się zrobię kółko. Ale z drugiej strony tu mogę wlecieć, tu mogę wlecieć. No tu już byłem, tu zjeżdżam. No tutaj się nawet ścigałem i tutaj jestem. Ha. Tutaj nic, tutaj nic. No nie widzę zbytnio, kurczę szczerze, gdzie mógłbym iść. Nigdzie nic nie jest zaznaczone, tylko dotrzyj do reaktora jest zadanie. Tutaj jest to do wybicia. No jestem ślepy, no po prostu. No i tyle. Ta, to fajnie. No nie wiem. Może, no nie wiem, jedyne co mi przychodzi na myśl, no to po prostu wspinać się coraz wyżej, ale jedyne... Na platformę, gdzie widzę, gdzie może być coś wyżej, no to na przykład tutaj, nie? Może tu? Nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze, nie mam pojęcia totalnie, nie? Naprawdę. Jestem ślepy jak kret, ale... Nie wiem. Ktoś coś widzi? Nie wiem, jakaś szczałeczka może? Dla takiego, kurczę, tego dzieciaczka TikToka jak ja? Który nie potrafi się skupić przez więcej niż, nie wiem, 10 sekund? Może tu? Nie, tu. O, a tutaj? Patrzcie, tutaj coś jest, ale chyba też, nie? No nie wiem. Ty, no nie wiem, no, ja pierdzielę, ale głupota, no po prostu nie mam pojęcia. Dobra, a jak się załatwię? Zobaczę, gdzie wyląduję. Wow. Wylądowałem tam, gdzie mam iść. Nigdy bym tego nie znalazł. Mortadelę chrupiącą? No ja to nazywałem kiełbasa chrupiąca sonikowy, no, mortadela. O. O kurde. A, bo to tak trzeba, dobra. Uff. Oj. Zdążę? Nie wiem. O, aha. Spoko, nie wnikam. Oj. Tyk. Okej, czyli trzeba tak. Teraz jadę, znowu pociągi, ja sobie używam tych linek. Pyk, pyk. Nie wiem, czy dam radę. Oczywiście, że nie, Jezu. O Boże, no. Okej. Najlepsze jest to, że ja mam wrażenie, że dużo ludzi sobie robi jakieś takie mniemanie o sobie, że są jacyś zajebiści, albo że muszą być zajebiści w takich grach, oglądając jakieś gameplaye. Teraz nie wiem, co się stało, szczerze powiedziawszy. Chyba tknąłem nogą pociąg i zginąłem. Pamiętajcie, dzieci, jak tkniecie w realu jadący pociąg od góry, no to giniecie. W każdym razie, jak się ogląda takie gameplay, jak ludzie robią jakiś zajebisty movement, to mam wrażenie, że wszyscy mają takie wannabe bycie, jakiś super pro. A szczerze powiedziawszy, nie wiem, bez sensu chyba.
rzadko kto raczej potrafi być super pro i, a na pewno nikt nie potrafi być za pierwszy raz, jak przechodzi jakąś mapę, nie? No bo po prostu się nie zna tego terenu. Wkurza cię Slonikowy, że tego, że się podniecałem W3. No ja jestem fanem Koda, ale mi się też nie podałem W3, szczerze powiedziawszy, tyle co oglądałem. Za drogie, średnie, najgorszy kod chyba z tych MW, oj, nowych. Wow, fajne. Oj. Ajajaj. Fajny efekt. Ale było widać wcześniej za pierwszym razem jakby taka ścina, że się doczytywało coś, nie wiem, czy ta arena aktualna. Oj, nie, ja nie... A no, a, bo jeszcze można tak odbić, patrzcie. No, fajne, fajne. Nie wiedziałem, że tak można odbić, nie pamiętałem o tym totalnie, tylko że jest ciężkie i chyba bez sensu trochę. Można z lewego odbić jeszcze, poza prawym. Oj. Pyk, o dobra, chyba trafiony, dobra, no to... Wow, no way. Dobra, to sobie niszczymy. Okej, okay, to co ja zrobiłem? No tak. To był kolejny tutorial, którego nie skumałem, bo jestem zbyt głupi. Dobra, pyk. Zbliżam się, fajnie. Silnego oporu mam się spodziewać. No dobrze, będziemy się spodziewać. O, pyk, myk, myk. Pyk, oj. Oj, oj. Gdzie jeszcze? Oj, tam są, ej. Co jest, kuźwa? Pyk, 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 pyk. Myk. Dobra, dajcie mi jeszcze umiejętności. Fajnie, że ta gra jest zrobiona... Nie wiem, czemu ja tego nie zauważam. Fajnie, że ta gra jest zrobiona na takiej zasadzie, że na spokojnie ktoś... Oj, ktoś, kto nie grał w tę grę, w sensie w jedynkę wcześniej. Fajnie, że mogę znowu to zrobić. Ciekawe, czy się mogę w ogóle sam załatwić tym. Pewnie tak. To może na spokojnie zacząć od dwójki, wydaje mi się. Tylko ja zawsze mam tak, że gram na przykład w drugą część jakiejś gry, która jest bardzo podobna do pierwszej, ale jest ulepszona ta dwójka, to już mi się nie chce jedynki odpalać. Nie wiem, czy wy też tak macie. Podejrzewam, że większość osób tak ma. O, ale mieczyk. Wow, bo to są wyglądy miecze, ja pierdzielę. Czy to CS nawiązanie, wiecie, skiny do broni. On do rękawic jeszcze są i ja cię kręcę. To fajne. Motocykl, no way. Ale tutaj nie ma żadnych skinów. To... Nie rozumiem, patrzcie, mamy miecze, mam rękawice. Fakt, że do rękawic jest mało, ale czemu jest motocykl i czemu jest tylko dosłownie jeden skin? Może jest w jakimś DLC-ku i wtedy się odblokowuje. No ale z drugiej strony, czemu wtedy się nie pojawia, że jest w DLC-ku? Może żeby ludzi nie zniechęcić, żeby nie było negatywnych opinii? Nie mam pojęcia, ale widzę, że to jest płyta główna. Jak dobrze... Czemu nie mogę tego... O! Jeszcze nie mogę tego kliknąć, to jest na szaro w ogóle. To mi... Brzydko to trochę wygląda, bo to nie wygląda, jakby była zablokowana opcja. Dopiero jak się na te dwie spojrzy, to się widzi, że... To jest zablokowana opcja. Mnie wkurzało w becie, że ludzie abusują drony, co wybuchają od razu, skreśliłem tego koda, bo wiem, że nic z tym nie zrobię na premierę, jak dla mnie słaby kod. No, nie dziwię się trochę. Czy to jest ten sam panel, który jest do wyzwań i on po prostu mi otwiera to przejście? Okej, okay, fair enough. Dobra, podałem się ogólnie ten motyw z tym skinem do miecza i w ogóle do rękawic i tak dalej. Spoko, fajne, fajne. Nie pamiętam, żeby... W jedynce. Myślałem, że nie będę mógł tego użyć. O, tam jest wróg. To chyba musimy iść... O, tam. Pyk, pyk, pyk. Oj. Ślepota, starość... A, od nowa wszystko! Ja pierdzielę. Tylko tyle, że mam skina do miecza. Więc chyba tam nie muszę iść. Tak mi się... Wydaje. Dobra. Teraz mi... Co zrobiłem źle, że mi to nie złapało? Nie rozumiem. Tyk. No teraz to zjebałem. Ale żyję. Wow. Dobra. A zróbmy może tak, jak powinniśmy, według gry. Bo jeszcze nie próbowałem tego, czyli... Tak. Okej, nawet achievementa za to nie mam. Myślałem, że będzie achievement. Teraz bardziej doceniasz Cold War'a. Ja nie doceniam Cold War'a, akurat Cold War pojęci, w sensie jakby podobał mi się Cold War, żeby nie było, podobał mi się zombie mod, co z niej zrobili i tak dalej, ale nie podobał mi się to, że jest na silniku, z tego co sprawdzałem ostatnio, to jest na silniku ulepszonym Black Opsa 3, to mi się na przykład nie podoba, gdzie oni już mają, wiecie, a raczej wiesz, oni mają, no po prostu nowy silnik, kurczę, nie, z tego MW1, nie wiem czemu oni to zrobili na tym silniku, co nie, jakby, no, po prostu obiektywnie ten silnik z MW1 jest lepszy, a przecież można go sobie przerobić. Dobra, tutaj trzeba będzie pójść, ale jest jeszcze do załatwienia ten jeden wróg. Kurde, chcę to odbić specjalnie. Mógłbym do niego podejść, ale chcę sobie poćwiczyć reakcję.
Dobra, o, winda, następny etap. Wczytywanie, fajne. Dobra, to wiem, że mi poszło słabo, nawet nie będę tego sprawdzał. No. O, cutscenka, wow, dobra. To się mogę napić. Uj, taka udawana, że niby jestem w grze, w sensie ona jest na silniku, chyba jest na silniku, no bo widziałem miecz ze skinem swój. Nie pamiętam, czy w jedynce byli Ghostrunnerzy tak ogólnie poza nami. A byli, no tak, przecież walczyliśmy z nimi. Spoiler. Spoiler grając w dwójkę, by the way. No i chyba wszyscy są inni ci Ghostrunnerzy, oni są tacy... Nie wiem, że każdy ma inną umiejętność? Praojcowie, o ale przycina, coś się doczytuje, ale mieczek fajny. Obudzili jakiegoś Ghostrunnera, tak chyba rozumiem. Wow. Wygląda jak jakiś skin do żołnierza. Z Overwatcha. A no tak, dobra, przypomniałem już sobie fabułę jedynki, w sensie jak się zaczęła. Znaczy, nie było to wyjaśnione na początku, ale później się dowiadujemy w fabule. Ale policjant trochę numer. O, walka z bossem już musi być słaby, skoro jest praktycznie na początku. Wow. A, czy on będzie nie... Dobra, to będzie ostatni. Cześć. A. Wow, inny atak, wow. Okej, on odskakuje i co będzie robił? Doszuje, ja też tak potrafię. Patrz, nawet pod... O kurde. Wow, no way. No sosy trochę. A jeszcze ja mówię dodatkowy challenge. Aha, mogę. Ciekawe, czy mogę na niego odbić. Oj, tu może sobie odskoczę. Oj, o, fala uderzeniowa, okej. Ciekawe, czy zmienia w ogóle swój pattern ataku. Nie jest jakoś super ciężko, szczerze powiedziawszy. I nawet się nie stara w najmniejszym. Nie, szczerze? Okej, o, dobra. Wow, to tak ma być? Nie, no chyba tak. A z drugim będę. I mean... Co tu się... Kim jesteś właśnie? Szczerze to chyba się ciężej walczyło z tymi minionami, które strzelały niż z tym typem, naprawdę! Nie uda mi się? Uda się? Uda się. Okej, okay. Wow! Dziękuję za pomoc, aha. A. Ale po co mi ja nie potrzebuję pomocy, ja sobie solo z nim poradzę. Powalone. A, okej, okay. Już sobie nie poradzę. Nie potrzebuję twojej pomocy, poradzę sobie sam. O! Ty bez kitu, no nie potrzebuję go w ogóle, po co mi ta pomoc? Oj, dobra, okej. Okay. Jeszcze jestem nieśmiertelny w sumie, no bo jak zwalę, to mam punkt kontrolny co 2 sekundy. Także... Pyk, 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 pyk. Dobra, masz już, użyję cię, żeby nie było ci smutno. Oj, ale to szybki jesteś. Ten tam lata, kuźwa. Jak smutno, użyj mnie, pomogę ci. No smutno mi jest, jak na niego patrzę, okej. Okay. Oj, tak nie chcę zginąć, no bo zaraz będę pewnie od nowa walczył, jak zginę. Oj. Nie wiem, co to mi znika z wzroku. 2 achievementy. Zostałem achievementa, że nie użyłem tasera tego typa. O, sudoku popełnia. No, nieźle. Threat neutralized?
Nie. Jest trupem, tak jak... Ta? Naprawdę nie wiedziałem. Cześć, Adrian. Oj! Heard that one before. In the name of the Interface Council, you're under arrest. Let's go. Understood. Now you show up. Cześć. We're here, ain't we? Czemu takie czarne oczy? A, bo FSR. Sure he does. Okej. Dostałem miecz, więc jestem zadowolony. Nie wiem, czy za pokonanie bossa, czy za to, że bez tasera go pokonałem. Chociaż użyłem w sumie tego tasera trochę, no ale... No, Better Call Saul, nawiązanie. O, czyżby... Wygląda jakby miał być... Aha. Dobrze, wypytamy go. Czy to jest baza? Wygląda jakby była jakaś baza. Fajne. Znaczy fajne, inaczej. Zobaczymy, czy... Nie wiem, czy ona będzie użyteczna, czy będzie na siłę. No bo tak naprawdę wszystko można na interfejsie zrobić, ale ogólnie... Dzień dobry. Co pani robi? O, masz rękę. Nice. Dobra. Co my tu mamy? No dobra, najpierw go spytajmy. Siema. O, w nagrodę skujemy cię. Cześć, Polish Myers. Asury, no dawaj. Co wiesz o Asurach? Ja cię kręca? Wow. That's reason enough to be extremely cautious. You single-handedly took down the Keymaster who's been in power for 20 years. No tak, tak było. Imagine what they can do if they work together. Czy możesz mi z nimi pomóc? Już ominę tam, co tam w ogóle robiłeś, bo jakoś średnio mnie to interesuje. Nie będę kłamał. Help me against them. I believe I can. A bo spytamy. Co, ja będę miał jakiegoś pomocnika? Aha. A, w taki sposób pomóc, okej. No zobaczymy Sonicowy, te RTX-y nowe. Ja tam jakoś nie ciągnie szczerze do nowych kart. Chciałbym kupić 470 albo 470 Ti, żeby mieć dostęp do AV1, do DLSS-a 3.0, tego w sensie 3.5 to jest chyba z Frame Generation. I to jest jedyne, co mnie tak naprawdę interesuje. Dopóki gry mi będą działać na średnich, w 60 FPS-ach, mówię o takich singlowych, a jakieś sportowe w 144, to będę zadowolony. Mhm. I knew he was going to make a move on the reactor, but I didn't know why. So I came to try and stop him if he pulled anything really dangerous. By yourself? I don't have many friends nowadays. Besides, I had a feeling you might show up. No, pewnie ta. Z drugiej strony Sonicowy, czy do 1080p wystarczy? Tak jak mi gadali, jak 1080 Ti praktycznie na premierę kupiłem, to że w 4K powinienem grać, a już wtedy w 4K na 1080 Ti średnio się grało w 60 FPS-ach, bo testowałem sobie z tym, wiesz, tym super scalingiem, czy jak to się tam nazywa, więc no jakby nie wiem, kiedy to było do 4K. Dobra, porozmawiajmy z Zoe. Dlaczego mam dalej go zaznaczone? Nie, to Saul to jest tamten, dobra, nieważne. Zoe. Okej. Okay. Cześć. Ona chyba była w jedynce, jak dobrze pamiętam. Tak, ona prawie na pewno była w jedynce. Próbuję sobie przypomnieć fabułę jedynki, nie? Bo ja myślałem, że będzie cutscenka. Gdzieś słyszałem, że ma być cutscenka. Przypominając o fabułę z jedynki. Może gdzieś jest? Ja jej nie odpaliłem, nie wiem. Jak się trzymasz? Sztywne te dialogi są. Kind of a miracle you're alive. Bakunin had my back. I'm not talking about today. Talking about last year. About you deleting your own system and technically dying. That was unpleasant. To coś mi świta. Waking up like nothing happened. Wish it was that simple. I mean, sure, relearning how to walk and talk was no easy feat, but all in all,
Haha, początek jedynki. Was like a regular human walking away from an explosion. Still have no idea how you did it. Guess I'm just tough. Co myślisz o Asurach? Zobaczymy. They scare me. The way they look, the way they act. While repairing you, we spent a lot of time trying to gather all possible info on GRs. It doesn't make sense that they are ghost runners. Nothing fits. And yet, there's no doubt about it. Could they have been in hiding all this time? Yeah, in theory. But why? And how? The tower's not that big. Ciężko ocenić, jak to jest gra liniowa, ale niech ci będzie. Oh, and before you go, no dawaj. Managed to get a hold of one of the original GR augmentation units. O, będzie ulepszenie jakieś. Yeah, pretty vintage stuff at this point. Come on, give it a shot. I will. Thanks. Zbadaj GR-ową, brzmi jak grową w sumie, jednostkę ulepszeń. No zobaczymy, wejść w interakcję. GR-owa jednostka, aby zakupić chip ulepszeń, będziesz potrzebował jej danych, czyli tych punktów, które zdobywamy za challenge, między innymi, bo nie tylko. Zakup swój pierwszy chip ulepszeń. Siódmy zmysł, udało ci się zakupić. Co daj mi w ogóle siódmy zmysł? Wspomaganie sensoryczne zużywa 20, aha, czyli ten dash chyba. Zryw zużywa 15% mniej wytrzymałości, są podświetleni na czerwono. W sumie to jest fajne. Ta starucha będzie git. Odbite pociski wracają tam, skąd przyleciały. Każde w sensie, nie za... Aha! Ej, to brzmi OP. Czy ja mogę to wypier? Nie mogę. Szkoda. Czas wyposażyć. Aha! Dobra, bo myślałem, że kupię yellow, są moje, ale nie jednak. Bla, bla, bla. Dobra, to pamiętam, bo tak było w jedynce. W sensie pewnie trochę jest ulepszone wspomaganie. Tak. To tyle. Ta, nie tyle. Powrzucam jeszcze to. A co to jest poziom płyty? Pamięć obecna. Aha. Arsenał. Dobra, dawaj skin. Wow. Fajny. Nie, no do 4K. No 4K, szczególnie teraz jak jest FSR sonikowy i tego, i DLSS, jeszcze frame generation, to ja wątpię, że nadgoni tak natywnie, jakie znowu wieści, no. Ta? Czyli ogólnie wiemy na pewno to, że rok od fabuły... O, dobra, siema. Co za fajkarz? Siema fajkarz? O, ale cygaro ma. To ja. Czy on mi da questa? Obstałem? Dobrze, niech będzie. Fajnie. Okej. Okay. Pogadajmy jeszcze z Solem. Siocie, kręcę. Yeah, don't worry, Jack. I was just gonna tell you finished all the tests. And? Mhm. And you're fit as a fiddle. Wow. Heavily augmented transhuman fiddle, but still, dziękuję. Parts of you are in great shape. Mięsna część. Kojarzę gierów, których widziałem z czasów sprzed przewrotu. Not a chance, Jack. You gotta understand, there was not a lot of overlap between the architect's official business and us lowly base dwellers. Sure, I've lived through the Ghost Runner's introduction and downfall, but the closest I ever came to meeting one was when they were arresting someone in my district. Before I had my hand in putting you back together, okay. It wasn't until my 60s that I started doing the exciting stuff. Better late than never, I guess. Dobrze, Connor zawsze taki był. Connor always like this. Ever since I've known him, but I don't think always. Man's got demons, more than most. What demons? All I know is what he's blurted out while blackout drunk. There's a lot of blood in his past, and a lot of backstabbing. Done to him or by him? Both, presumably. Look, I get why you don't like him. I do. But? No buts. I just get it. Okej, okay. No dobrze. Odejdź. Hey, one last o, thing. No. I have something. Kolejna rzecz, jest dużo. Skin? Proszę, skin. Sure, ja chcę skiny. Nie no, to tutaj wyjebane. Right, tak jakbym to miał. Też mi się wydaje, że to było. Thank you. No need for that. Just use it carefully. Preferably not in this room. I'll try. To ja tak w ogóle tak zastanawiam się, bo wydaje mi się, że no mówię, dużo ulepszeń było i co się z nimi stało, chyba to nie było wytłumaczone w jedynce, przynajmniej nie pamiętam. Nawet fajna animacja, szkoda, że sobie nie mogę nigdzie wypróbować jej, nie ma żadnej chyba strzelnicy, przynajmniej ja nie widziałem.